Cześć, tu Natalka i Kuba. Dzisiaj idziemy sprawdzić Termy Maltańskie. Chodźcie z nami. O matko, jaka ciepła woda! Jeju! Ale cieplutka! Naprawdę! Termy Maltańskie podzielone są na dwie części. Pod dachem macie na przykład taką fajną zjeżdżalnię na pontonach, plac zabaw i takie sztuczne fale. No to dobra, jedziemy. Jest rwąca rzeka i zwykłe zjeżdżalnie. A na dworze są najszybsze zjeżdżalnie, kilka basenów i taki tryb przeszkuty na wodzie. Wchodzimy do wodnego placu zabaw. Tutaj są takie okręgi, przez które trzeba przebiec. Tu możecie robić sobie różne takie rzeczy. A tu jest taki basenów jest też taka specjalna plaża z leżakami i parasolami. Wygląda trochę jak jakaś tropikalna. I fajne jest to, że widać z niej całe Jezioro Maltańskie. Na dworze też przygrywa DJ i często są jakieś tańce. Na termy warto przyjść z samego rana, bo później są już dłuższe kolejki. Nawet jeśli macie kupione bilety przez internet, to też niestety trzeba stać. Termy Maltańskie są super, więc warto zabrać tam dzieci. Bo serio można się wyszaleć. Taka rada od nas. Raz Kuba się zgubił. Więc ustalcie sobie jakieś miejsce z dzieckiem, że jak się zgubicie, żebyście mieli tam przyjść. I wtedy łatwo można was znaleźć. A zgubić się jest naprawdę łatwo.
przejdźmy do podsumowania. Poziom trudności. Tam nie było nic trudnego. Jedna gwiazdka dla mnie i jedna dla Kuby. Zmęczenie. Tam naprawdę można się zmęczyć i wyszaleć. 5 gwiazdek dla mnie i 5 dla Natalki. Zainteresowanie. Nie nudziłam się ani przez chwilę. 5 gwiazdek dla mnie i 5 dla Kuby. Cena. Bilety jakoś nie są takie tak kosmiczno drogie, więc 3 gwiazdki.